Witam Państwa. No po raz kolejny jesteśmy zadowoleni. Wygraliśmy 6 mecz z rzędu. Widać, że drużyna już jest no taka dosyć pewna siebie. Nawet jeszcze parę tygodni temu mieliśmy problemy z grą na wyjeździe, natomiast ostatnie 3 mecze na wyjeździe, 3 zwycięstwa. U siebie też dobrze punktujemy, no też tylko się cieszyć. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, no powiem szczerze, że tak w pierwszej połowie mi mecz się tak za bardzo nie podobał, bo uważam, że gdzieś troszeczkę tych błędów było z naszej strony, natomiast dwie akcje, dwie bramki, 2-0. W momencie, kiedy przyspieszaliśmy, to stwarzaliśmy sytuację. Chociaż przeciwnik też w pierwszej połowie miał bardzo dogodną sytuację, której nie wykorzystał. Tutaj mieliśmy trochę szczęścia. Natomiast w drugiej połowie wydawało się, że bardzo dobrze w tą drugą połowę weszliśmy. Znowu mieliśmy parę takich sytuacji klarownych. No, gdzieś tam bramka trzecia wisiała w powietrzu, natomiast tak się nie stało, a my straciliśmy. I trochę było nerwowości, ale fajnie, że Mike Carwot też wykorzystał rzut wolny bezpośredni. Już dawno nie pamiętam, kiedy z bezpośredniego rzutu wolnego zdobyliśmy bramkę. Chyba jedną jedynie w drugiej lidze, teraz jedną. Także też no, słowa uznania dla tego zawodnika. No co jeszcze? No myślę, że jakieś kontrole mieliśmy też nad tym spotkaniem już przy wyniku 3-1, ale wiadomo, że jeżeli by tutaj gospodarze strzeli jakąś bramkę na 3-2, to mogło się zrobić nerwowo, tak się nie stało i myślę, że zasłużenie ten dzisiejszy mecz wygraliśmy. Chciałem też kibicom podziękować, bo długą podróż odbyli i szacunek dla nich, że też się wybrali tutaj i pomagali nam w dopingu. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę pogratulować trenerowi i drużynie Radomiaka wygranej. Co z naszej strony przegraliśmy lepszej drużynie. Trener wspomniał, że pierwsza połowa może no, tak mniej więcej wyrównana, ale dwa błędy to kosztowało nam bramki. Bardzo dużo błędów popełniamy w zwykłych sytuacjach, niewymuszonych sytuacjach, gdzie takie jak podanie, przyjęcie. Młody zespół, brakuje doświadczenia. Wiadomo, że doświadczenia nie kupisz, to potrzebujemy czasu. Jest kilka zawodników kontuzjowanych, też mamy problemy, ale musimy się podnieść i wziąć się do pracy i patrzeć dalej. Tyle z mojej strony.